No i tak, ja już na moim warsztacie, w moich rękach paczka, bo włączymy sobie tu światło, no, paczka od Marcina z kanału Tam na Dnie, przyszła paczucha, idziemy w kierunku warsztatu, a tu jeszcze jest inna paczka, zaraz wam o tym powiem, dobra, sobie włączymy światełko, bo jaśniej, cyk, jest, pięknie, no i co, jest 109 paczka na kanale moim, w kanale Flaming Recycling, a więc dzisiaj będzie unboxing paczki od Marcina z kanału Tam na Dnie. Przy tej okazji pozdrawiam całą rodzinkę Tam na Dnie. Tu obok jest jeszcze paczka od Lecha 1982. Wielkie dzięki Lechu. Będzie otwierane później, czyli to jest 110. Niech sobie czeka w kolejce. Przy tej okazji gorąco wszystkich zachęcam na konkurs u Lecha. Lechu 1982. Konkurs na 500 subskrypcji. Wpadajcie. Uczestniczcie w nim, ale szczegóły tam. Ja oczywiście gorąco polecam, zachęcam do konkursu. Czyli tak, czeka nas unboxing paczki od Marcina. Ta paczuszka zapewne będzie otwierana w środę. Szczegóły u Lecha. Do mojej gabloty, co dzisiaj przywiozłem, właśnie tą, ten brelok z dużym Fiatem, polski Fiat 126P, który otrzymałem od Mateusza wczoraj na targu staroci w Mikołowie. Cyk, do góry tutaj. Damy sobie tutaj na razie kofieciorów. Niech sobie jest ten fant. O, tak to wygląda. Fajnie. No, subcio. Zamykamy gablotę. Dzisiaj też chcę sobie wymienić w moim Passerati koła zimowe. Tak, tak, trzeba opony przełożyć. Muszę ściągnąć tam z góry te opony. Przy okazji sobie ściągnę tutaj te ocieplenie. Bo też jest zamiar tamte drzwi, ale tego raczej dzisiaj nie zrobię, tamte drzwi ocieplić, tak więc dobra, ściągam koła i będzie przekładka, jeszcze muszę oczywiście koła wyważyć. Tak więc zanim zabiorę się za unboxing paczuchy, zabieram się w pierwszej kolejności za wymianę kół w Flaming Wagen. No i patrzcie sobie, ściągam te koła tutaj z góry, ale tu syf, ale co tu znalazłem, panie, dwie tablice rejestracyjne, to jeszcze Flaming Wagena. Dobrze, jedna pójdzie na ten, no, na drzwi, ale to innym razem. Dobra, ściągam te koła, no naprawdę ciężko tutaj. Taka tutaj panorama mojego warsztatu. No i to oczywiście butelki na dole. Już tam część osób pisało, żeby je najlepiej oddać normalnie do sklepu tam po złotówce, ale ja się nie będę prosił. Wszystkie jadą do butelkomatu i tak, tak, tak to zrobię. Dobra, ale o tym oczywiście w innym odcinku. No na warsztatach cały czas to się dzieje, ale nic, koła wyciągnięte, a więc to idę nabić po powietrza, potem na wyważarkę, no i co, i wkładamy na samochód. No najważniejsze właśnie, dobić powietrze. U mnie akurat producent zaleca 2,6, 2,6. Z tyłu, z przodu, no przy obciążeniu 2,9 i 3 te bary z tyłu, no ale ja tam obciążony często nie jeżdżę, także pierw ciśnienie w kołach. Ciśnienie w kołach odpowiednie, a więc można wyważyć. Kolejne koło. 25 gramów na zewnątrz, a więc szukamy sobie ciężarka. 25. 30. O, tu mamy 25. To jest 20. Nic, 25. Taka matematyka musi być.
Elegancko. 0-0. No i czas na wymianę. Koła przełożone, Flaming Wagon przygotowany do sezonu zimowego. I co, teraz jeszcze muszę te koła tam wrzucić na górę. Także troszeczkę się jeszcze namacham, troszeczkę mi to zajmie, no ale nic. Jak tego nie zrobię, samo się nie zrobi, nie? Dobrze, wrzucamy koła do góry. No, koło ładnie schowane. Wracamy na warsztat, teraz możemy oczywiście zabrać się za otwieranie paczuchy od tam na dnie. Blacha też tutaj sobie zostanie, może mi się ją uda jeszcze przykręcić. No ale dobra, czas na paczuchę. Tak więc 109 unboxing paczuchy na kanale Flaming Recycling. Paczka z kanału tam na dnie, tu właśnie jest ich wlepa. I co, zaglądamy coś w środku. Klasycznie nożyk od Saracena, no nie zdążyłem jeszcze ostrza wymienić, ale damy sobie radę. Klasycznie paczuchy otwieramy nożem, który kiedyś dostałem od Dariusza, od Saracena. Już coś tu się odkrywa, patrzcie na bok. No i co, czyżbym widział coś na targ staroci? No tak, filmy, wersja ostateczna. Dobrze, fajnie, takie rzeczy cieszą się wzięciem na targu staroci. Marcin, wielkie dzięki. Super, co my tu mamy dalej? Tutaj jakiś piórnik, jakieś coś na pewno starego. Co tu pisze? Co to jest? Co to tutaj jest? Kabelki. Co to jest? Grot jakby z lutownicy? Nie wiem. Takie coś. No ale nic. Zostawiamy, może się ktoś tym zainteresuje, albo jak wiecie w komentarzach, no to piszcie, może Marcin wie. Tutaj coś jest, jakieś tematy. Wybielacz do tkanin, bielinek, znajomy temat, że tak powiem, bardzo znajomy. Kiedyś się tym bawiliśmy w dzieciństwie, czerwiec 1981 rok. Ja cię solę, dobrze, zostawimy sobie to na bok. Kiedyś tego się używało, nie? Do wybierania, no dokładnie, taki proszek do wybielania
filanek puścili, babcia używała, starość, fajnie. Co tu mamy? Jakiś tutaj GPS, Mio, ok, będzie na targ staroci. Ostatnio sprzedałem trochę takich rzeczy. Tutaj takie coś, takie, co to jest? No pisze, pewno pisze, co to jest. Co? Milanówek, spółdzielnia rzemieślnicza Milanówek. Nazwa, paski stomat. Paski stomatologiczne? Ok, symbol, cena jaka tu jest, 40 groszy za pasek. Ok, ciekawa rzecz, ciekawy fant. O, radio, radio. Coś mi tu wyleciało, zaraz podniesiemy. Eltra. Nie będę tego rozbierał. Tylko po prostu wezmę na targ staroci. Marcin, tam to radio, co mi ostatnio dałeś. No, sprzedało się. Także fajnie, wielkie dzięki. Aha, to baterie z tego radia wyleciały. No co, czyżby grało? Zobaczymy. Pyk. Czy zagra? Bo jak zagra, no to ho, ho, ho. Jeśli usmoliłem czymś. Nie, no raczej nie, bo to baterie są stare. Nie zagra. Na razie nie zagra. Ale dobra, spakujemy to do radia. Jest, czyli jest kompletne. Jest zamykadełko na baterie. Jest list. Coś na targ staroci i coś do małego demontażu. Pozdrowionka, ekipa tam na dnie. Pozdrawiam ekipę tam na dnie. Super, ale frajda. Dobra, otwieramy dalej. Rambo. Jest Rambo. Rambo. Johnny Rambo. Sylvester Stallone. Normalnie płytka z Rambo. Fajnie. Radio. Jakieś radijko. Zobaczymy, czy działa. Czy zagra coś. O, coś tu jest. Patrzcie. No, coś tam chce współpracować. Dobra, wyłączamy. O, taki zestaw radiów. Zestaw radiowy. No, fajna paczka, ciekawa. Tu też coś świeci. Okej, zweryfikujemy, jak coś zagra. Panasonic. No, to będzie na targ staroci. Kolejne radio. No, taka radiowa paka od ekipy tam na dnie. Super. Kolejne radio. No ma, jak to wygląda kosmicznie. To już kabel obcięty. O, to już demontaż się czeka. Bezpieczniki, przełączniki. A więc to wszystko trafi do elektryki. Super. I tutaj, o, na pieczątki te, nie? Ta gąbeczka taka. Puszka do pieczęci. O, puszka do pieczęci, elegancko. Gąbkę mole zjadły, ale pamiętacie takie rzeczy? Fajnie. Idzie na targ staroci. Jeszcze coś mi odpadło z tego, z któregoś pewno radia. No nic, fajnie, wielkie dzięki, ekipa tam na nie za paczuchę. No i taki radiowy zestaw od ekipy z tam na dnie. Radyjka zostają, to na pewno idzie w całości na targ staroci. Baterie pójdą do utylizacji. Może się je uda uruchomić. Ja mam tu gdzieś taki kabelek, zobaczę, zaraz zobaczę, czy mam taki kabel, bo powinienem go zachować sobie. Radia. Także żeście widzieli, fajne. To mnie ciekawi, co to jest. Co to jest, tu nic nie pisze. Ale może się kiedyś dowiemy, jak widzicie w komentarzach, to napiszcie. Też to ma stomatologiczne paski. Dobrze to wygląda. Filmy, super, wielkie, wielkie dzięki tam na dnie za te fanty, za paczuchę, super. 109 paczka na moim kanale. Znalazłem wspomniany kabelek. Zobaczymy, może coś zaświeci. A, nie ma anteny, nie ma anteny. Okej, bo to ostatnio też zwracali uwagę na to, czy jest antena. Podobno jak antena jest, to już jest bardzo ważny temat w takich sprzętach. Dobrze, włączymy, zobaczymy, co się wyprawia. Włączony do prądu. Coś świeci. Nic nie świeci. Może tu się przekręca. Weźmy śrubokręt.
tu jest łącznik. No ale nic. Ani drgnie. Dobrze. Ale i tak idzie na targ staroci. Odświeżymy, wyczyścimy, będzie git. Kurczę, jak oni to w tym poukładali, ta ekipa tam na dnie, to ja nie wiem. Ja nie umiem tak poukładać. Dobrze, bierzemy się za przykręcanie tej tablicy na moje drzwi. O, to jeszcze zostało. To mi się jeszcze nie zmieściło. To już w ogóle. Paczka upchana na maksa. Tablica odświeżona. No i co? Przykręcamy ją na nasze drzwi warsztatowe. Jest tablica. Światło słabe. Warsztatowe, albo może tak gęściej. Tablica do tablicy. Jak to zrobić, żeby było dobrze było? A tak to damy. Kolejna tablica już jest na drzwiach. Tam jeszcze zostały tamte drzwi obić tym odciepleniem. Także na zimę było fajnie, opony schowane. Wracamy na warsztat. Tak, bryloczek z Fiaciora jest przy Fiacie. Paczka od tam na dnie. Wielkie, wielkie dzięki za paczuchę. Tutaj coś tu się stanęło. Co tu się stało? Jakaś katastrofa była. Subcio, w środę będzie otwieranie paczki od Lecha. Jeszcze do mnie kolejna paczka idzie, także paczka za paczką, paczka paczki goni. Koła zamienione, więc Flaming Wagon gotowy do sezonu zimowego. Teraz jak ktoś ma ochotę, to przyjdźcie, mogę Wam też te opony przełożyć. No i tak, taki typ odcinka. Paczuszka odpakowana, udało też mi się trochę rzeczy zrobić. Zadowolony z tego jestem, Wy też mieliście okazję zobaczyć, jak to wszystko u mnie wygląda. Gorąco polecam oczywiście kanał Tam na Dnie. Wpadajcie tam na dnie, klikając tutaj tą ikonę tego kanału Tam na Dnie. Wielkie dzięki za paczuchę. Zapraszam też na odcinek konkursowy u Lecha 1982. Tutaj sobie wejdźcie na ten odcinek konkursowy. Jest szansa wygrać fajną, ciekawą nagrodę. Bardzo ciekawy, złomowy odcinek u Lecha. No i co? Hejka, siemka, pozdrawiam serdecznie i do zaś!